Już po raz 13 wręczono nagrody w plebiscycie Tygodnika Płockiego z Tomskiego Wzgórza. Wybrano 4 najważniejsze ubiegłoroczne wydarzenia. Jedną z kategorii były inicjatywy realizowane na terenie ziemi płockiej. Wśród nominowanych do nagrody był powiatowy program wsparcia ochotniczych straży pożarnych. Jak zaznacza przewodniczący Rady Powiatu, sam fakt nominacji jest dla nas ważny. My traktujemy to jako codzienność. Po prostu mamy pewną misję do spełnienia jako samorządowcy. I na dzień codziennie praktycznie my myślimy, jak tym ludziom pomóc, jakie podjąć działania, żeby te działania były skuteczne, żeby były tam, gdzie są potrzebne, żeby jak najbardziej ekonomicznie podejść do sprawy, żeby te pieniądze były jak najbardziej celowo wydane. Wśród nominowanych było także powstanie świetlicy w Lipiankach w gminie Nowe Duninów. Już sama nominacja było po prostu wielką niespodzianką, aczkolwiek bardzo się cieszyliśmy z tego, że ktoś zauważył nasze wysiłki. Nominowane do nagrody były również bodzanowskie lepiuchy, słynne pierogi z farszem cebulowo-makowym przygotowywane w Bodzanowie. Czujemy się bardzo świetnie, tym bardziej, że możemy reprezentować gminę Bodzanów, a ja jestem podwójnie szczęśliwa, bo mogę reprezentować Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sobów w Bodzanowie i w jego imieniu odebrać tą nagrodę. No i cieszymy się. Lepiuchy bodzanowskie są najsmaczniejsze. Jestem bardzo dumna i cieszę się za nominację. Cieszę się, że pierogi smakują. No i są taką wizytówką naszej gminy Bodzanów. Za najważniejszą inwestycję w kategorii z ziemi płockiej uznano otwarcie nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej w Maszewie Dużym. Inwestycję zrealizowaną przez gminę Stara Biała. Jak ważną rolę odgrywają strażacy, nie trzeba nikogo przekonywać. Z myślą o nich i naszym bezpieczeństwie samorządy dbają, by zawsze do dyspozycji mieli jak najlepszy sprzęt. Druhowie z gminy Drobin otrzymali narzędzia ratownicze. Uroczyście wręczył je marszałek Adam Struzik. Nowy sprzęt trafił m.in. do druhów z Drobina, Łęga Probostwo, Maliszewka, Kozłowa czy Wrogocina. To jest też bardzo taka ważna grupa i to jest bardzo ważna organizacja pożytku publicznego, bo o tym przekonujemy się praktycznie na co dzień. Tak? No mamy ekstremalne zjawiska pogodowe, mamy wypadki drogowe, oni są zawsze pierwsi. No mamy też powodzie na przykład, tak w 2010 roku bez ochotników strażaków nie poradzilibyśmy sobie z żadnymi większymi zagrożeniami. W małych społecznościach ważną rolę odgrywają również sołtysi. To do nich pierwszych bardzo często z prośbą o pomoc zwracają się mieszkańcy. Tych z gminy Drobin uhonorowano podczas spotkania w Kozłowie. Sołtys to władza pierwszego kontaktu. To jest ta osoba, która z jednej strony cieszy się zaufaniem społecznym swoich współobywateli, a z drugiej często musi przyjmować trudne zadania do wykonania, musi usłyszeć trudne słowa, bo przecież nie zawsze wszystko się udaje. Dlatego taki szacunek dla tych ludzi pracy społecznej. Spotkanie było również okazją do przedstawienia kandydata na burmistrza miasta i gminy Drobin Krzysztofa Wielca. Już 13 września mieszkańcy miasta i gminy Drobin wybiorą nowego burmistrza. Wybory uzupełniające odbędą się w związku ze śmiercią dotychczasowego burmistrza Andrzeja Samoraja. Na to stanowisko jest dwóch kandydatów: Grzegorz Szykulski, kandydat PiS, oraz Krzysztof Wielec, kandydat PSL. Przede wszystkim chcę dalej kontynuować politykę gospodarczą, społeczną po byłym burmistrzu świętej pamięci Andrzeju Samoraju. Jest mnóstwo inwestycji, które rozpoczął Andrzej, a które trzeba będzie dokończyć. Głównie będę koncentrował się na tych inwestycjach, które właśnie rozpoczął Andrzej i które będę w dalszym ciągu kontynuował. Współpracujemy od wielu lat, to wyjątkowo sumienny człowiek, mówi starosta Płocki. Jest człowiekiem konsensusu i za to go podziwiam. W życiu prywatnym też wyjątkowo zaangażowany, niesamowicie kochający wnuki i całą rodzinę, więc spełnia w mojej ocenie wszystkie kryteria tego, aby być po prostu dobrym gospodarzem, bo trzeba mieć te mnóstwo tych cech, takich wewnętrznych, a jeśli jeszcze te wszystkie wewnętrzne cechy, bardzo pozytywne, opakujemy właśnie, tak jak powiedziałem, w merytorykę, w kompetencje, w doświadczenie i dołożymy ogromne serce do działania, społeczne serce, to lepszego przepisu na dobrego gospodarza po prostu już nie ma, a on akurat spełnia wszystkie te kryteria. Dla mnie to najlepsze
najlepszy kandydat, zapewnia marszałek Sejmu. Jego wszechstronna wiedza, zarówno jeśli chodzi o samorząd, ale także administrację, rozumienie potrzeb tej gminy, wszak był najbliższym współpracownikiem świętej pamięci burmistrza Andrzeja Samoraja, każą nam przypuszczać, że jest to najlepszy kandydat. To człowiek stąd, zna gminę i jej potrzeby, zaznacza marszałek Mazowsza. Ja myślę, że to jest taka naturalny wybór powinien być, bo z jednej strony on zapewnia kontynuację tych projektów, które rozpoczął tragicznie zmarły burmistrz Andrzej Samora, ale z drugiej strony to jest taki naturalny partner dla samorządu i powiatowego, i wojewódzkiego, z którym będziemy mogli dalej budować dobrą przyszłość gminy Dorobin. I bardzo zachęcam Państwa do oddania głosu właśnie na tego kandydata. Wybory odbędą się 13 września. Lokale wyborcze czynne będą od 7 do 21.